Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy popracować sobie z kategoriami i podkategoriami w Babu. Te dwie rzeczy będziemy mieli sztywne. Od razu jako twórcy aplikacji będziemy na sztywno tworzyli jakieś kategorie w naszej aplikacji oraz podkategorie i będziemy je łączyli, ale potem w ramach tego będziemy naszemu użytkownikowi dawać możliwość, żeby je wykorzystywał, aby robił jakieś wpisy do bazy danych. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku zrobimy sobie layout naszej strony na kolumn, ułożymy elementy od góry do dołu, następnie pójdziemy do zakładki Data i Option Set i tutaj dodamy sobie nasze kategorie, kategory oraz sub. Kategory, subkategory, czyli podkategory, kategory. Ok. Każda kategoria będzie, oprócz mnie tutaj pola display, będzie miała jeszcze kategorię. Po prostu podkategoria jest z jakiejś kategorii, więc musimy to ze sobą w jakiś sposób połączyć, więc łączę to w ten sposób. Dodamy sobie może trzy kategorie, będziemy mieć tutaj po prostu jakieś takie części różnych rzeczy, na przykład samochód, rower i może krzesło. Mamy sobie takie trzy rzeczy i następnie dodajemy sobie podkategorię. Dodamy sobie koła. Koła będziemy mieli w kategorii samochód, ale też w kategorii rower, więc zrobimy sobie po prostu tutaj duplikat. O, zrobimy jedno dla roweru, drugie dla samochodu. Następnie będziemy mieli kierownicę, to jest podobnie, albo szyby damy sobie. Szyby będą tylko w samochodzie. Mamy sobie szyby do samochodu i siodełko do roweru. Siodełko do roweru. Tworzymy i wybieramy sobie rower. Mamy jeszcze krzesło, więc damy sobie tam nogi i siedzisko. Ok. I to podepniemy sobie do krzesła. Dobrze. Więc mamy sobie takie elementy i następnie będziemy robili sobie jakieś uwagi na przykład. Więc zrobimy sobie tabelę z uwagami. Note. Będziemy mieli po prostu uwagę note typu tekst oraz będziemy mieli informację, z której to jest podkategorii, subkategorii. Nie musimy tutaj robić relacji do kategorii, dlatego że nasze wszystkie elementy są tak naprawdę już z tym związane, bo jeżeli jest jakaś kategoria, to jakaś podkategoria, to ona ma w środku kategorię. Ale żeby nam łatwiej było gdzieś pracować, później na przykład wyszukiwać różne dane, to dodamy sobie jeszcze raz tą kategorię, tak naprawdę duplikujemy przez to troszeczkę informacje, ale gdzieś tam później z tyłu będzie nam łatwiej pracować na tym. Na przykład tutaj update'a będziemy mogli sobie zrobić taki widok, że daj mi wszystkie kategorie, które są na przykład typu samochód i będziemy wyświetlali sobie tutaj łatwo, szybko samochody. Żeby to zrobić z subkategorii, byłoby dużo trudniej. Subkategorii, tutaj zobaczcie, jest równe i tu wybierzemy sobie, już byśmy musieli konkretnie trafiać, które to są samochodu elementa, które nie i byśmy musieli wszystkie je tak wyplikać, że tam jest taki lub taki lub taki lub taki. A tak z kategorią jest nam dużo łatwiej pracować. Sobie usunę cały ten widok i wracamy do naszej aplikacji. Co będziemy robili? Na początku dodamy sobie jakieś nowe notki, więc dodamy sobie tutaj grupę na środku typu kolumn. Niech będzie na środku, ok, tu będzie add note, będziemy dodawali sobie notatki i tutaj zmienimy sobie jeszcze layout od na przykład 6 dam i zmienię sobie wysokość tego elementu od 50 w górę. Następnie jeszcze w naszej stronie też dodam sobie jakieś przestrzeń między elementami, żeby nam wszystko odsunąć na przykład 24. Wracam do tej naszej grupy. Zedytuję sobie tutaj jeszcze styl, edit style, abyśmy mieli to zawsze troszeczkę takie wyróżnione, więc dodam sobie shadow style i background flat color na przykład. A może jakiś taki żółty dzisiaj. OK. I layout ustawimy sobie jeszcze tutaj 12, 12, 12 w paddingach. Dobrze. Mamy sobie elementy, będziemy dodawali notatki. Żeby dodać notatkę potrzebuję multiline input i to jest pole obowiązkowe, więc zaznaczam tutaj na pełną szerokość od zera do nieskończoności. I następnie dwa dropdowny, w których będę mógł wybierać sobie kategorie i podkategorie. Więc biorę jeden dropdown, to jest add note kategory. OK. I tu wybierzemy sobie dynamicznie nasze kategorii. Kategorii i to jest pole wymagane. This input should not be empty. I nasze kategorie, to są wszystkie kategorie, są tu możliwe. Wyświetlamy sobie po prostu opcję display. Dobrze, zrobimy sobie layout tego elementu od zera do nieskończoności. Zrobię, żeby ta nasza grupa była szersza, na przykład od 300 do 600 niech będzie. OK, więc mamy sobie naszego dropdowna od kategorii. Duplikuję go teraz i weźmiemy jeszcze drugiego, który będzie wyświetlał spod kategorię, więc zmienimy mu nazwę na sub kategory, wybierzemy sobie tutaj subkategory i teraz nie będę wyświetlał wszystkich kategorii, tylko wezmę sobie wszystkie podkategorie i wyfiltruję z tego takie tylko, które
są z kategorii tego dropdowna poprzedniego. Więc tutaj weźmiemy sobie constraint, disk, subkategory, kategory. Jest taka, jak w tym naszym dropdownie po lewej stronie. Wali. OK. Tym sposobem będę miał odfiltrowane tylko te kategorie. Możemy sobie to zgrupować w grupę typu wiersz, żeby było jeden element obok drugiego. No znowu dodać sobie jakąś przestrzeń pomiędzy tymi elementami, żeby tak nam się nie nasuwało, na przykład 6, 6. Co jeszcze potrzebujemy na dole? Przycisk, który nam pozwoli to wszystko dodać, więc button i dodamy sobie save na pełną szerokość. OK, jak klikniemy ten przycisk, to zrobimy create a new thing, dodamy sobie nową notatkę, wypełnimy wszystkie pola, w kategorii piszemy to, co jest w kategorii, w subkategorii, w node piszemy to, co mamy w multiline input node. Nie mam czegoś takiego, zaraz poprawię tam nazwę, ale już możemy wybrać multiline a value i następnie jeszcze subkategorii jest nasz dropdown value. Dobrze, a potem wszystkim reset relevant inputs. Ja idę jeszcze, zmieniam nazwę tutaj na add node. OK, mamy sobie informację o tym i niżej wyświetlimy sobie w powtarzającej się grupie wszystkie elementy z tym związane, wszystkie nasze notatki, które właśnie dodaliśmy. Więc idziemy i wyświetlamy sobie notatki, not, not, not. Idziemy do naszej bazy danych, do search for, szukamy wszystkich notatek. OK, bez ograniczenia liczby wierszy, od zera do nieskończoności. Tutaj też damy sobie szerokość od 300 to na przykład 1200, będziemy mieli więcej miejsca, wysokość od 0 do nieskończoności, typu wiersz, OK, i ustawimy to sobie jeszcze na środku naszej kolumny, dobrze, i wrzucimy sobie tutaj teksty, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w tym naszym elemencie, więc damy sobie tekst, jego layout zmienię na pełną szerokość od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość, i ustawię to na środku naszego wiersza i zmienię mu na przykład body large, na początku wyświetlimy sobie kategorię. Current cells node, kategory display. Możemy tę kategorię wyświetlić jeszcze w taki sposób, że weźmiemy subkategory i tutaj kategory display. W ten sposób możemy sobie to wybrać. Duplikuję teraz ten nasz tag za pomocą skrótu Ctrl D. OK. I wybieram sobie jeszcze, że będę wyświetlał po prostu nazwę naszej kategorii. Jeszcze raz robię duplicate i wyświetlimy już całą naszą notatkę node, ale tą naszą notatkę to wyświetlimy sobie zwykłym body. Jeszcze zmienimy sobie w tej naszej grupie, żeby te wszystkie nasze trzy elementy, zaznaczam je z shiftem i lewym przyciskiem myszy, zgrupuję w wiersz i dodam sobie tutaj znowu przestrzenie pomiędzy tymi elementami, 6, 6, żeby nam się wszystko odsuwało. Możemy zrobić testy i zobaczyć, jak to nam się będzie wszystko tutaj wyświetlało. Zobaczcie, mam pustą grupę, bo nic w naszej bazie danych jeszcze nie ma, więc dodamy sobie node 1, wybierzemy sobie tutaj samochód, jest albo rower. Wybrałem rower, więc mamy koła i siodełko, znaczy nie wyświetlają mi się tutaj podkategorie z innych kategorii. To jest wspaniałe. Jak weźmiemy samochód, mamy koła, szyby. Klikam save, dodałem się. Not 2, więc zobaczcie, mamy samochód i koła. Wybieram sobie coś innego, znaczy to jest pusty dropdown, nic nie mogę wybrać, bo nasza kategoria jest niewybrana. Najpierw musimy wybrać kategorię. Bierzemy sobie krzesło, siedzisko. Jest, mamy drugi wpis. Not 3, albo 34 mi wyszło. Bierzemy rower, siodełko. Więc mamy jeszcze raz dodamy sobie notatkę z taką samą, typu rower, siodełko, więc mamy tutaj w pewnym momencie jakiś duplikat. Możemy się pobawić takimi informacjami o tym wszystkim, na przykład wziąć sobie ten nasz tekst i zrobić, że jeżeli na przykład ten nasz tekst, chociaż tu będzie mnie tak naprawdę interesuje nas bardziej coś innego, czyli nasza parents group node kategorii, na przykład jeżeli kategoria jest typu samochód i samochód, to możemy sobie zmienić na przykład ten kolor tego naszego tekstu, font kolor na czerwony. O, w ten sposób. Zróbmy F5 i odświeżmy. I tak możemy się tutaj bawić w różny sposób tymi naszymi warunkami. Możemy zrobić jeszcze coś innego, mianowicie możemy sobie tutaj wziąć jakąś ikonkę po lewej stronie. Zobaczmy, pojawiła nam się ikonka po lewej stronie. Wstawimy ją na środku wiersza, zmienimy ją na samochód, car, poszukajmy. Jest samochodzik i jeszcze raz car, nie trafiłem, jest car. Możemy ustawić sobie, że normalnie ten element tam się nie wyświetla. Collapse when hidden zaznaczam. Jak się nie wyświetla, to niech się nie, po prostu nie zajmuje przestrzeni. Dodamy sobie znowu warunek. Jeżeli parent z grup kategorii jest samochodem, to wtedy będziemy sobie to wyświetlali. I mogę to sobie zduplikować. Raz, dwa, trzy. Bo mamy na razie trzy kategorie. Wszystkie wrzucę na początek. Make first. Dobrze. I tutaj zmienimy sobie ten samochód na przykład, co my tam jeszcze mamy? Bike. Mamy jeszcze rower. O, tutaj rowerów nie mamy. Czy uda nam się coś innego zmienić? Nie, załóżmy, że weźmiemy sobie coś takiego. Jeżeli coś jest samochodem,
coś jest rowerem, to takie coś będzie nam się wyświetlało. I dalej. Jeszcze ostatnia opcja to jest krzesło. Może krzesło akurat będzie tutaj w tym naszym zestawie. Chair. Jest coś takiego. No to nie jest zbyt krzesło, ale trochę bardziej nam pasuje. Na pewno pokażę, o co mi chodzi. Więc wybierzemy sobie ikonki. Zobaczcie, w zależności od kategorii wyświetla mi się coś innego. I tak samo mogę się wybawić oczywiście pod kategoriami. Więc tym sposobem możemy sobie żonglować. A na koniec chcę Ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Weźmiemy sobie całe te nasze dwa dropdowny. Ja je sobie zduplikuję znowu Ctrl-D. Weźmiemy sobie je tu niżej. Zmienię mu nazwę, bo to już nie będzie Add Note, tylko teraz będę używał tej subkategorii do searcha. Search. I w tym przypadku już będę chciał, że tu będą mogły być puste dane. Tak samo tutaj. Search. Mogą być puste dane, więc odznaczam sobie te nasze elementy, te kategorie, że nie ograniczę jej teraz, chociaż dobra, dalej ją ograniczam i zrobimy sobie coś takiego, że jeżeli tutaj wybiorę sobie jakąś kategorię, to będę wyświetlał w tej naszej repeating group tylko elementy z tej kategorii. Więc jak to zrobić? Add constraint i wybieramy sobie kategory, równa się na przykład właśnie ten nasz dropdown z search kategorii value. OK, i dalej subkategory. Równa się dropdown z search subkategory value. I zaznaczam sobie ignore empty constraints. Po co? Zaraz Ci pokażę. Jeszcze nie zaznaczyłem. Jak teraz nic tutaj nie wybrałem, zobaczcie, to mam pustą repeating group. A przecież w naszej bazie coś jest. Zmienimy sobie szerokość jeszcze tej naszej grupy, żeby nie było tak szeroko. Na 600 i niech będzie na środku kolumny. OK, więc zróbmy jeszcze w tym naszym repeating group taką właśnie zmianę, że jeżeli ja tutaj nic z tych naszych dropdownach nie wybrałem, to żeby mi wszystko pokazywało. Jak to zrobić? Ignore empty constraint. Odświeżamy naszą aplikację. Zobaczmy sobie. Mamy wszystko. Biorę sobie, daj mi tylko samochody. Są samochody. Daj mi tylko rowery. Daj mi... Jest. Daj mi z rowerów tylko koła. Mamy puste. Daj mi tylko siodełkę z rowerów. Jest. Więc dodamy sobie jeszcze jakąś może inną notatkę. Też z roweru, ale niech nie będzie typu siodełko, tylko koła. Save, żebyśmy mogli to sprawdzić. I co? Mamy koła, są koła. Mamy siodełko, jest siodełko. Mamy wszystko, jeżeli pytamy właśnie o ten rower. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.